Patrycja Kasperczak, witam serdecznie. Pogodę w naszym regionie i w całym naszym kraju jutro kształtować będzie układ wysokiego ciśnienia. Będzie do nas napływać polarno-morska masa powietrza. Co to spowoduje w temperaturze? Otóż nadchodzącej nocy od 13 do maksymalnie 14 stopni i taką temperaturą powita nas jutrzejszy dzień, a potem w ciągu dnia temperatura wzrośnie do maksymalnie 23-24 stopni. Będzie pochmurno z szansą na przejaśnienia, a lokalnie nawet na rozpogodzenia. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północy. Ten północny wiatr zazwyczaj jest tym wiatrem mniej przyjemnym, chociaż o tej porze roku myślę, że nie będzie najgorzej. Jutro opady deszczu w Polsce południowej i południowo-wschodniej. Na pozostałym obszarze padać nie powinno. Na termometrach od 21 do aż 30 stopni w okolicach Lublina. A w najbliższych dniach, proszę Państwa, dużo, naprawdę bardzo dużo słońca i coraz wyższa temperatura. W czwartek nawet 30 kresek. To tyle informacji pogodowych. Zapraszam na kolejne prognozy pogody. Do zobaczenia.